Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim materiale. Przypuszczam, że ta mapka będzie troszkę trudniejsza. Wodociągi, z tego co widzę. I have no idea what this monster I'm inside of is. Although I feel a little safer in the exo rig that I found, I have a suspicion there are a lot more surprises waiting for me. The weird blue substance I found in the capacitor seems to charge the rig and upgrade its function. But I still need more information. Maybe I'll figure out what the hell this place is about as well. Dobra. Mapkę możemy obracać. Aha. Wodociągi. Też przyznam szczerze, że nie grałem. Ha, możemy założyć ten. Pewnie, że założymy. Szansa na blokowanie 30%. A, czyli to jest automatycznie. Dobra. Widzicie, tam się tutaj... O, to się troszkę odnawia, to dobrze. Ale to rewelacja. Jeśli nam energia odnawia, to będziemy tego używać cały czas. Okej, pierwszy poziom. Dobra, rzućmy okiem, co my tu mamy. Kolejna dodatka. Brakuje mi, bardzo mi brakuje mojego kumpla Adama. On to miał pokręcone poczucie humoru. Wyrzucili go za jakieś świńskie obrazki, czy coś w tym stylu. Ten nowy z całą pewnością pracuje jak dziki osioł. Dobra, ogniwo energetyczne przez pewien czas przyspiesza nam regenerację. Czekajcie, bo tutaj może coś być, oprócz tego, że jest woda, ale nie. Przeciwnik. No widzicie, mamy tarczę. Będziemy pewnie robić tanka. Nie wiem jeszcze, czy to będzie dobry pomysł, ale myślę, że tak. Mamy buławę rekruta i zardywiały miecz. Znalazłem ukryty korytarz. Idealne miejsce, by schować mój cenny przeszywacz. Zwykłym mieszkańcom Arx nie wolno mieć broni, ale nikt nie odbierze spluwy Bretonowi. Dostałem je od ojca, a on od swojego ojca i tak aż do pra dziadka. My Bretonowie umiemy o siebie zadbać. Dobra, co to za sprzęt nam wypadł? Obrażenia 14. Obrażenia zadawane przeciwnikom organicznym. Obrażenia zadawane przeciwnikom mechanicznym. No to sobie to zmienimy na razie, bo będzie mieć... Ale obrażenia główne się nam nie zmieniają. Czego tu już 6 jest? Widzicie, coś jest poprane. No i mamy tu jeszcze dwa punkty. Broń obuchowa, broń sieczna. Z każdą kolejną rangą wzrastają obrażenia od broni obuchowej. Od broni siecznej. Dobra. Mamy od broni krótkiej, zebrana amunicja plus 3, aha. Broń krótka, tak? Oto. Gdzie ten pistolet jest? Pierwsza broń sieczna. Sieczna broń? Pistolet to jest broń sieczna? I broń długa, aha. Dobra. Oburęczność. Mniejsza kary do precyzji 7, aha, to abyśmy używali dwuręcznej broni. Integralność plus 30%, fajne. Szansa na blokowanie tarczą 6%. Katalizator runiczy. Z każdą kolejną rangą gadżety ładują się coraz szybciej. Aha, to też fajne. I konwersja fuzyjna, regeneracja energii plus 4-4. To też bardzo przydatny skill. Natomiast my będziemy teraz, weźmiemy sobie broń obuchowa. Jeden skill. Zaraz zobaczymy, jak tutaj z naszym 13...
13, 11, 14, 19. A tu mam jeszcze statystyki. 13. 13, 11, 14, 19. To się nic nam tutaj nie zwiększyło. Aha, nie mamy dostępnych punktów. Czyli de facto raz, dwa, trzy, po pięć drzewek, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli 45 poziom możemy mieć maksymalnie, tak mi się tu wydaje. Dobra, lecimy, lecimy, nie tracimy czasu. Mamy 300. Widzicie, już te obrażenia są znacznie, znacznie większe. Trzy hity idą te robociki małe. Teraz tak, tutaj potrzebujemy klucz. I need a key. Zardzewiały klucz. A, łapka. A, ta buława się tam troszkę dłużej odnawia z tego co widzę. Te pancerze sobie na razie zostawimy. Zdaje się, że chyba nic z tymi pancerzami nie zrobimy. Aha, to jest na czas. That was kinda close. Mamy zardzewiały klucz i dobra, i zestaw naprawczy. Tam, żeby po prostu otworzyć te drzwi, musimy iść do tyłu. Nie możemy robić obrotów, bo to chwilkę trwa. Drzwi by się nam zamknęły. O kurde. Ale widzicie, że zadajemy 23 obrażenia. No. Można, można. Fajnie, jak coś wypada, to jest taka torebka. O kurczę, proszę, tu mamy jakiś żel. Maybe there's a way to raise the water level. A. Musimy podnieść poziom wody tutaj. Wodociągi. Aha, tu mamy jeszcze współrzędne. Myślę, że się wracam. O kurde. No to ładnie, żebym narobił. Bo idę jakiegoś tu nowego. Czekajcie, zanim tu pójdziemy, przepraszam. Kurde, Bela. Ale ktoś ładuje ostro. Mamy tarczę, więc nie możemy używać pistoletu. A, tu mamy szafeczkę. O kurde, cegła. Sierżmiężny młot bojowy. Strzelba myśliwska. Podstawowy serwo wzmacniacz. Such fond memories of my study years. The Bureau had granted me a scholarship, which I gladly repaid by pledging to work in the Arx Vaporum for a 7-year term. My dreams came true.
When I first arrived on Capitol Island, coming from my home at Garion Islet, the astonishing sight of the labs, workshops, and all the machinery took me by storm. It was like Christmas trees covered with shiny cogs instead of balls and ornaments. It was heaven. Lots of folks grumble at the Bureau nowadays for silencing the critics and abusing power, supposedly. In my eyes, the Bureau is doing it right. Technology, order, and science should all be at the heart of society. I am where I am today, amidst the pioneers of the world, only thanks to the Supreme Bureau. Wiecie co, czekajcie, bo tutaj mamy jeszcze jakieś przejście. Ja bym się na szybciutko wrócił jeszcze. Huh, what a nerd. Nerd to jest frajer? No, obróć się. Prawo, chłopie. Tak, tutaj jeszcze coś było. A, to jest zamknięte, dobra. Przejście, być może tutaj. A z drugiej strony jest otwarte? O kurde. Czekajcie, co nam to daje? Zwiększa na pewien czas prędkość w walce. Aha, fajne. Czekajcie, bo tu nie zobaczyłem, co mam. Układ drugi. Obrażenia 30, obrażenia 38, karabin porucznika, czas ataku 0,55. Szansa na ogłuszenie 30%. Czas ataku 0,4 sekundy. Zasięg pola 4. Zasięg pola 2 tylko. Paliwo energetyczne, dobra, dawać doświadczenie. Mamy go 236. A nie, to zwiększa nam tylko ten. Manę. Klucz. Klucza nie mamy. Czekajcie, jak to zmienić? Jak się zmienia. Przepraszam, zmienia gadżet, nie gadżet. Użycie drugiej ręki, prawy przycisk myszy, a jak się zmieniało zestaw. Prawy nawias. Dobra, czy jest? No tutaj widzę, na razie nie przejdziemy. Potrzebujemy do tego sprzęt. Tutaj klucz. Co to się tam pojawiło? Tutaj mamy cegłę. Teraz jej użyjemy. A, to nie tak. A, widzicie, jaka zagadka? Hmm.
tak działa. Podstawowy stabilizator celu zwiększa na pewien czas precyzję ataków przy użyciu broni dystansowej. Tylko 5 punktów doświadczenia. Dobrze, z każdym poziomem będziemy coraz trudniej będzie zdobyć poziom. Dobra. Rzućmy okiem tutaj, co jest. Z kolei jest potrzebny srebrny klucz. Ja pierdziu. Same klucze potrzebne. Oh shit. Czekajcie, bo zostanie nam jedna wieżyczka, to co będzie? Awans! Jest 20 punktów doświadczenia, a jedną wieżyczkę zdobywamy, całkiem sporo. Naboi. Tutaj mamy buławę rekruta. To jest to samo. Sobie zostawimy. I srebrny klucz. Generalnie awansowaliśmy na kolejny poziom. Weźmy coś związanego. Czego tego nie możemy wziąć? A wymagany poziom jest 4. Dobra. Zbrojny. Większa naszą wytrzymałość. Blokowanie. Gadżety ładują się szybciej. Regeneracja, many, to nie. Blokowanie zbrojne, weźmy 30%, 322. Wytrzymałość wzrosła, no ale integralność jest dalej na poziomie 322, ciekawe. Czekajcie, tu potrzebowałem. Zdobyłem srebrny klucz. Okej. Halfway there. Przez drugiej strony chyba musimy tą wodę podnieść. Czyli zrobiliśmy taki jakby skrót tutaj. Ale mamy jakiś klucz? A ja nie mam klucza żadnego. To jak ja tam przejdę? Moment. Ale jest troje drzwi, więc może... Potrzebujemy klucz. Tutaj chyba to klucza nie potrzebujemy. Oh shit. Dobra. Oberwał.
tarczy, to nam troszkę broni. Cegła się na pewno nam przyda, ale... O kurczę. Możesz wyrzucić dowolny niepotrzebny przedmiot na ziemię, albo rzucić nim w cel. Aha. I co teraz? Zapiszmy grę. No tak, to było do przewidzenia. Niepotrzebny przedmiot ja mogę rzucić. Ciekawe w jaki sposób. Pistolet. Tutaj mamy strzelbę myśliwską. Pistolet. Jak się rzuca? O kurde, bela. Nic to nam nie dało. O kurde. Shit. Przyjdziemy tego. No przynajmniej tutaj... Przynajmniej ten ogień tutaj już nie lata. Nie, chyba tam będzie musi... Kurczę, jak się rzucało przedmiotem? Bez rzucania tutaj nic nie zdziałamy. Moment. Muszę się nauczyć rzucać. Zaraz zobaczymy w tym. W opcjach sterowania. Swobodna kamera, weź wszystko ze zmiany ekwipunku. Wody, notatek, użycie ogniwa energetycznego. Użycie gadżetu. Nie ma czegoś takiego jak rzut. Już chyba wiem o co chodzi. To nie tutaj mamy rzucić, tylko mamy tutaj rzucić. Na tą kładkę. Tak mi się wydaje. No właśnie. Kurde. Trzeba cegłę rzucić. A, widzicie jakie zagadki? Mój naczelnik, pan Ben, to porządny gość, ma spoko poczucie humoru i w ogóle, ale wolę, żeby się do mnie za bardzo nie zbliżał. Po stracie Lisy nie mam ochoty na bliższe kontakty. Today is the most beautiful day in my life. I found out that I'm pregnant. Marcus and I will have a baby. But still, raising a child here in the tower, I'm not sure how I feel about that. I will have to protect it from the effects of the Fumium. The thing is, I'm starting to doubt that we really know anything about its power or influence. I'm pretty sure, though, that if it proves to be dangerous to the baby, Marcus and I will go back to the capital island. We'll be a family, and that's much more important than any research or benefits from the Bureau. Czekajcie, bo mamy tak, integralność 10, odporność, bo to jest taka magiczna, magiczny sprzęt, no nie, ale wypadło jeszcze nam, aha, dobra, tutaj mamy, 320 do 350, zardzewiały hełm. I need a key. Mam złoty klucz, czekajcie, gdzie... Ha, tutaj coś było. Moment. Moment. Ja źle poszedłem w takim razie. Tutaj coś było? I need a key. Widzicie. To nas przyniosło. Robale. Mamy problemy z karoluchami tutaj w Arxy Vaporum.
musimy się tu dostać z zapasami owoców i warzyw. Chcieliśmy je wytępić, ale Laura wpadła na dość śmiały pomysł. Użyjemy ich w badaniach, rzuciła. Płonące cele otrzymują przez pewien czas obrażenia i zadają je również pobliskim celom. Wrogowie zdolni do wykonywania ognistych ataków są odporni na wszelkie efekty podpalenia. Okej. Okay. Weźmiemy sobie to, zamienimy na to. Poczekajcie, ja nie mogę tego na razie wyciągnąć. Moment, aha. O kurde. Dobra, musimy tu pomyśleć. A, nam się to zamyka przecież. Jak jeszcze raz naciśniemy, to się teraz nam to zamknie. O, udało nam się przejść. Ale tutaj się nie dało. Kurde, to jest raczej bez szans. Jednak się da, jednak się da. Dobra. Okej, tutaj otworzymy z drugiej strony prawdopodobnie tą przekładnię. Kurde. Super. Ja pierdziu. Ale nam wsieknął. Czy my mamy jakieś ule odporności na takie rzeczy? Ofensywa, obrona. Odporność. 10% na kwas, krwawienie, spalenie i porażenie. To nie za dużo. No tak, tutaj chyba wychodzą stąd te potwory. Co tu jest? Moment, gdzie my jesteśmy? A, tu się wracamy, dobra. Wszystko jasne. The bridge should be safe to cross now. Super. Jeszcze tutaj coś jest chyba do zbadania. Chociaż w naturze karaluchy nie są zdolne do atakowania kwasem, niektóre z nich wykształciły w swoich żuwaczkach silny mechanizm plujący. Podstawy obrony daje ogromny bonus do obrony, redukując obrażenia od efektów krwawienia, porażenia, kwasu i spalenia. Lina, przedmiot fabularny. Kolejny element. Odporność na ogień. Nie, to atakujemy ogniem, a tutaj zwiększa pewien czas prędkość walki wręcz. Kurczę. Dobra, teraz możemy się już de facto cofnąć. Most jest otwarty. Aha, o widzicie, czekajcie, bo tu coś... A, bo tu jest chyba zejście do tego, do mapki na dół. A to wychodzi. Ja się chyba jeszcze naprawię wcześniej. Bo... O kurde. Okay, I need some string or something like it to tie the pieces together. Melina. Dobra.
That should do it. Super. We have arrived. Finally, our new home here at the Arcs Vaporum. I'm impressed by what the Bureau has accomplished. It's gargantuan. Can't wait to unpack and start working. Being stranded here in the middle of the ocean like this worries me a little, but the tower feels strong and safe. I'm pretty sure no Kadkenut will repeat ever again. The research on the Fumium shows promise. Maybe I'm dreaming here, but it could just happen to be the next marvel of the world, and we'll be right in the thick of things. I'm so looking forward to taking over and continuing the project, and the best thing about it is the fusion of family and working life combined together. Ok, w późniejszym etapie gry możemy tutaj, widzę, cztery te sloty umieścić. Otworzyć. Gdzie nas to prowadzi? Kurde, pieczone. No i na zagadka, to jeszcze nie jest koniec. A, fajnie masz. Success. Today, the local coordinator for the Bureau and chief officer of the ARCS, Marcus Reich, appointed me deputy foreman of manufacturing. I'll take care of workshops, maintenance, and manufacturing itself. I'm so proud that Mr. Reich recognized my accomplishments. He's a role model to me. Not only is he an experienced scientist and a veteran of island wars against the rebels, he's also the ideal man for the job. An excellent choice by the Bureau to lead the project. He and his wife Laura are the perfect model of how I picture my life in the future. Kurde, wyrwałem. Dobra. Ha, fajnie masz. Przyda. On robi odskok. To jest z dystansu. Kurde. Ojejku. Mam jakiś klucz. Zardywały klucz. A, czego tu nie możemy otworzyć? I need a key. Koniec? A, jeszcze jednak nie. Coś tutaj na mnie działa. Okej, zapiszmy to, bo nie wiadomo, co nas tutaj czeka. Na razie życie nie będę odnawiał, bo nie wiadomo, czy warto, jak to jest z poziomu, to... O kurczę, jaka mapa. Konkret. Oh, now this is bad. Oh shit.
daje, bo tył go się atakujemy. Dajemy mu większe obrażenia. Sure of anything now. Ja pierdzie, złoty klucz. Mamy złoty klucz, ale widocznie musimy się chyba wrócić. A tu nam tutaj potrzebujemy złoty klucz. I need a key. Dobra, to tutaj wchodzimy. Prawdopodobnie to jest koniec. Tak, moi drodzy, koniec rozdziału, aczkolwiek tutaj jeszcze coś mamy. Ale ja tam nie mam klucza, żeby to otworzyć. Czy jest jeszcze gdzieś tutaj na mapie coś, czego nie otwarliśmy? Chyba nie ba... Tutaj jeszcze coś było. Wróćmy się tam jeszcze na sekundkę. No właśnie, tutaj jeszcze coś jest, moi drodzy. Odkryto sekret, proszę bardzo. Secret place. Oh shit. No tak, zbierzemy to, to nas zaatakują. Kurde pieczone, nie mamy many. Napierśnik żołnierza zwiększa integralność 70 i maksymalnej integralności jako dodatkowe obrażenia. Wytrzymałość plus 2. Bezpiecznik wytrzymałościowy aktywuj, aby zwiększyć na stałe poziom swoich zdolności obronnych. Wytrzymałość plus 1. Okej. Okay. Wytrzymałość 16. To mamy 47-16. 47-16. A, widzicie, zwiększyło nam się życie i mamy jeszcze super pancerz. Unikatowy ciężki pancerz bojowy. Integralność 70 i walka plus 2, ale to mamy wytrzymałość plus 2. 361, 412. Tak, to można było się spodziewać. Tylko można się było spodziewać. Kurde, pieczono. Żyjemy. Najważniejsze. Najważniejsze, że żyjemy. Okej, okay, wracamy się zatem. A tu jeszcze coś jest. Ale tutaj nie mamy klucza, chyba żeby otworzyć te drzwi. Cała mapa została odkryta. Dobra, wracamy chyba na koniec naszego poziomu. Okej, moi drodzy, kończymy ten materiał. Dzięki za wspólne granie. Trzymajcie się, cześć!